Ile razy podchodziłyście już do odchudzania? Ile razy był ten pierwszy dzień? Ile razy były już te rozpisane, cudowne, ekstra cud, miód, diety, które miały spowodować, że będziemy miały płaski brzuch w 10 dni? Ja mogę na swoim własnym przykładzie powiedzieć, że robiłam to tysiąc razy. Chciałam zmienić całe swoje życie w ciągu dosłownie pstryknięcia palcami. Ja dzisiaj wchodzę na tą dietę, więc już nie jem tego, 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 tamtego. Ja idę na siłownię, ja mam swojego personalnego trenera, ja już byłam w Decathlonie i kupiłam buty do biegania, do stania. Każdy model leggingsów, każdy model koszulek, każdy model skarpetek, żeby po prostu było cycuś, glancuś, perfekto przechodzą procesy zmiany, ja teraz zaczynam odchudzanie. I nie dość jeszcze, że zaczynam od siebie, to jeszcze zaczynam wkurzać wszystkich wokół mnie. Mój chłopak to musi teraz nie jeść chleba, mój chłopak to teraz nie może jeść masła, moja matka to nie może piec ciasta, a mój ojciec to nie, nie może zrobić bigosu, no bo przecież to się nie wpisuje w zasady mojej diety, no bo przecież to się nie wpisuje w moje zdrowe życie, w moje zdrowe funkcjonowanie. I nie dość, że psuję sobie tak naprawdę... Swoje jakieś dobre samopoczucie, to jeszcze wkurzam wszystkich wokół, a po tygodniu i tak rzucam to w cholerę. No bo przecież, kto by w czymś takim wytrzymał, wiadomo, na pewno nie ja. Ok, spoko. Tego typu podejście to jest podejście zero-jedynkowe. Stawiam wszystko na tą jedną kartę. Ja schudłam 50 kg. Zdarzyło mi się coś takiego, żeby schudnąć bardzo dużo. To nie jest tak, że ja podjęłam decyzję z dnia na dzień i od tamtego czasu trzymałam się w 100% w zasadach swojej diety. Nie. Było wręcz odwrotnie. To był pierwszy raz, kiedy moja dieta była dostosowana do mnie i też do tego, że moje życie się zmienia. To było mm, coś zupełnie innego niż robiłam do tej pory. Bo ja wcześniej, tak jak już Wam powiedziałam, chwytałam się najmodniejszych diet. Chwytałam się, wiecie, diet celebrytek. Chwytałam się jakiś rozpisek ćwiczeniowych i to kurde, zawsze z najwyższej półki. Co Wy myślicie, że ja będę robiła trzy przysiady dziennie? Nie, w życiu. Ja od razu chcę robić 300. 300 albo i więcej, bo jestem przecież ambitną osobą. Eee, nie, przeżyłam to nie. I chcę czego? Szybkich efektów. Rozmawiamy o tym, że podejście zero-jedynkowe niestety bardzo często kończy się klęską, kończy się po prostu jednym wielkim rozczarowaniem. I w momencie, kiedy zmieniłam swój sposób myślenia z takiego właśnie zero-jedynkowego na taki bardziej racjonalny, na taki bardziej przystosowany do mnie, to nagle okazało się, że to odchudzanie ono nie jest sensem mojego życia. Ono jest dodatkiem do mojego życia. I moje życie działa, funkcjonuje, toczy się razem z odchudzaniem, a nawet powiedziałabym, obok siebie idą, idą w parze, a nie jedno przytłacza drugie. Musimy nasze odchudzanie dopasować do naszego życia. Niestety, bardzo dużym błędem, który często popełniamy, jest to, że próbujemy nasze życie dopasować do odchudzania. Żeby móc dopasować odchudzanie do naszego życia, przede wszystkim musimy zacząć od pierwszej rzeczy. Musimy zaakceptować, że odchudzanie trwa, że ono potrzebuje czasu, że ten czas musi upłynąć i tutaj nie ma magicznych przyspieszaczy, i tutaj nie ma magicznych tabletek, które to zrobią, i tutaj nie ma magicznych modlitw, które moglibyśmy wykonać, albo jakichś tańców-połomańców, które mogłyby spowodować, że my przyspieszymy ten proces. Nie przyspieszymy tego procesu. On po prostu musi trwać. I w momencie, kiedy on trwa obok nas, a my żyjemy, funkcjonujemy, to przestajemy zauważać ten proces. I to jest kurczę taki game changer, że naprawdę, wow. W momencie, kiedy przestajemy zauważać ten proces odchudzania, kiedy on jest tak bardzo do nas dostosowany, że w żadnym stopniu, albo przynajmniej w małym stopniu, nam no, nie przeszkadza, to on się dzieje sam, a my Idziemy razem z nim, żeby tak się stało. Nie możemy robić rzeczy na siłę. Musimy znaleźć takie rzeczy, które nam odpowiadają. I tak jak na przykład ja do tej pory nie byłam fanką ćwiczeń takich grupowych, wiecie, typu Zumba i tak dalej. Tak, na przykład jestem fanką spacerów z psami i to jest moja aktywność fizyczna, to była moja aktywność fizyczna, którą stosowałam. I nie interesuje mnie to, że moja koleżanka chodzi trzy razy w tygodniu na siłownię. Mam to szczerze mówiąc w dupie, dlatego że ja tego na przykład robić nie lubię. Jeżeli ja będę się do czegoś przymuszać w takim sensie, że będzie mi to sprawiało bardzo dużo trudności, to prędzej czy później porzucę te postanowienia i wrócę najprawdopodobniej sfrustrowana, niezadowolona, wkurzona do tego stylu życia, do tego funkcjonowania, który doprowadził mnie do otyłości trzeciego stopnia. Ja mówię matko Bosko, mówię coś to, 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 to się stanęło? Mamy do wyboru mnóstwo różnych rzeczy, mamy do wyboru mnóstwo produktów. Mamy do wyboru dietę rozpisaną, catering dietetyczny, mamy do wyboru jakieś założenia dietetyczne, mamy do wyboru najzwyklejszy w świecie deficyt kaloryczny. Mamy do wyboru bardzo dużo różnych rzeczy, z których naprawdę należy czerpać i wybierać te metody, te działania, które są dla nas przyjemne które odpowiadają naszym potrzebom i naszym możliwościom. Nie każda osoba będzie miała trzy godziny dziennie na to, żeby gotować. I wtedy warto jest skorzystać chociażby z cateringu dietetycznego. Ale może się okazać, że na przykład nie stać nas na catering dietetyczny, bo catering dietetyczny jest drogi. Co wtedy? Może poszukajmy rozwiązania w tak zwanym meal prepie, przygotowywaniu sobie posiłków na przykład raz w tygodniu na kilka dni do przodu. Nie ma w tym absolutnie nic złego. Ile ludzi, tyle różnych rozwiązań, tyle różnych możliwości. Jeżeli na przykład nie możemy pozwolić sobie na milprep, prep, dlatego że, no nie wiem, nie mamy kuchni, dajmy na to, tak? Bo wynajmujemy mieszkanie razem z trzema czy czterema innymi osobami i po prostu no, nie mamy jak gotować, no to są też gotowce. Naprawdę, są też gotowce w sklepach, z których można korzystać i również na ich podstawie zbudować sobie fajne, zbilansowane odżywianie. Oczywiście ono będzie zapewne mniej wartościowe niż te posiłki, które przygotujemy sami w domu, ale na etapie, na którym w tym momencie się znajdujemy, może jest to dobre rozwiązanie. I wiem, że to brzmi tak dosyć kontrowersyjnie. No, nie, no, odchudzanie powinno polegać na tym, że ja gotuję, że ja sobie wszystko przygotowuję sama w domu. Tak, no, takie idealne odchudzanie, tak. Tylko że z tych idealnych odchudzań bardzo często nic nie wynika, bo je po prostu porzucamy. Jeżeli zastanawiacie się nad tym, jak wyglądało moje odżywianie w trakcie odchudzania z tych 130 kg, to ono nie miało nic wspólnego z taką ogólnie pojmowaną, zdrową, zbilansowaną dietą. Uwierzcie mi, że na tych obozach, na których ja pracowałam, no nie było jakichś super, ekstra, zbilansowanych sałatek z brokułem, z burakiem, z, jakąś, z jakimś serem feta. Nie, często był na przykład kotlet w panierce. Ale ja starałam się balansować w tych możliwościach, które tam wtedy miałam. Jeżeli na przykład miałam kotleta w panierce, to brałam sobie dodatkowo właśnie jakieś warzywo, wodę do picia i po prostu wiecie, korzystałam z tego. Ok, dobra, taką mam możliwość, to w tym momencie robię. Moje odżywianie wtedy nie było w ogóle nawet bliskie temu odżywianiu, jakie mam teraz. A mimo wszystko zredukowałam 50 kg. Oczywiście nie namawiam Was do tego, żebyście jadły niezdrowo. To absolutnie nie jest teraz moim celem. Ale chcę Wam zwrócić uwagę na to, że często bierzemy sobie na plecy za dużo. Za dużo od samego początku. Warto jest skupić się na tych podstawach i robić ten krok za krokiem, krok za krokiem. Nie musimy od samego początku diety być idealne. Nie musimy. Możemy robić stopniowo, powoli, dążyć do tego. Powiedzmy, no, jakiegoś naszego celu, uczyć się w tym czasie. No bo zwróćcie też uwagę na to, że często stajemy na tym starcie. Wyobraźmy sobie odchudzanie jako na przykład maraton. Stajemy na tym starcie i biegniemy z tymi wszystkimi maratończykami, ale nagle się okazuje, że cholera jasna, ja tu dopiero to, 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 to przebiegłam sobie dwa razy wokół bloku i tyle. I ja nic nie umiem, nic nie umiem. Proces odchudzania to może być też proces nauki. Nie musimy być od samego początku idealne, nie musimy być wyedukowane w tym temacie, nie musimy mieć gigantycznej dietetycznej wiedzy, nie musimy być po studiach dietetycznych ani po kursach dietetycznych, żeby móc zacząć wprowadzać pewne zmiany, które docelowo doprowadzą nas do redukcji masy ciała. I o tym właśnie dzisiaj Wam chciałam opowiedzieć. To, co robimy z przyjemnością, daje nam dużo dobrego, dużo więcej dobrego niż to, co robimy pod przymusem. Dobra, nie gadam już, papa! Pa.